I rozpoczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Mówimy o wsparciu dla rolników, takiego wsparcia gminom i nie tylko udziela Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wicemarszałek Grzegorz Macko jest razem z nami, a zacznę trochę od ubolewania, że nie mieliśmy w tym roku dożynek wojewódzkich, czyli takie dolnośląskie podziękowanie za plony niestety się nie udało, a to było zawsze wielkie święto i wielki, bardzo ważne spotkanie dla wszystkich, prawda? To prawda, pani redaktor, pamiętamy bardzo huczne dożynki wojewódzkie w ubiegłym roku w Niemczech świetnie zorganizowane. Mieliśmy nadzieję, że w tym roku powtórzymy sukces tamty, tamtej imprezy, natomiast no, z oczywistych względów nie było to możliwe. Nie chcieliśmy podejmować zbędnego ryzyka. Najczęściej dzisiaj w gminach wiemy, że odbywają się msze tak, ale... to ale... Naj... Częstsze takie spotkania, podziękowania tak. dożynkowe bez, bez żadnej fety. Jakiejś, bez prawda? żadnej fety, z bardzo skromnymi uroczystościami towarzyszącymi. No i w zasadzie ciężko się dziwić, że wójtowie burmistrzowie nie chcą podejmować takiego ryzyka, bo po prostu nic się nie stanie, jeśli w tym roku nie, tych uroczystości się, jeżeli one się nie odbędą. Tak, i... na tak dużą skalę nie zorganizuje. Mam za to wielką nadzieję, że w przyszłym roku będą dwukrotnie bardziej huczne niż w... miały być w tym Wszyscy obecnym. Wszyscy o tym mówią, tak jest, że jak w tym roku się nie udało, to mamy nadzieję, że w przyszłym roku te spotkania będą miały miejsce. Ale powiedzmy teraz o wsparciu właśnie samorządu województwa dolnośląskiego dla rolników poprzez gminy i nie tylko. W jakim charakterze, jak to się dzieje? Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ma w, w zakresie swoich kompetencji między innymi część programu rozwoju obszarów wiejskich. No mm -hmm. tutaj ten program w tej mijającej perspektywie na lata 2014 20 to było przeszło pół miliarda e, złotych. E, były organizowane dla gmin, dla samorządów konkursy. Konkursy dotyczące Między innymi gospodarki wodno -ściekowej. To był taki konkurs, o którym mówię na samym początku, dlatego, że był chyba najwież... największy, ale też jednocześnie najbardziej rozchwytywany, ponieważ instalacje, zwłaszcza w tej części województwa na południu, gdzie bardzo często jest problem z kanalizacją, tam wujtowie burmistrzowie zwracają uwagę na ten problem i nie ma wielu źródeł finansowania, z których mogliby pozyskiwać środki na budowę. Instalacji czy ściekowych, czy kanalizacyjnych, czy na przykład odzyskiwania, czy oczyszczania wody. Dlatego ten program no, w tym roku był bardzo, ważny. był bardzo ważny, w tym roku rozdaliśmy ostatnie już z niego pieniądze, tylko w tym roku to było ponad 56 milionów złotych, bardzo duże kwoty. No, oprócz tego, oczywiście w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich są takie zadania, jak wspieranie scalania gruntów, czy budowy dróg, ale również drobne sprawy, jak wspieranie. Budowy świetlic wiejskich to też, chociaż tam są teoretycznie nieduże środki, ale jest to program, który cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnej no, te społeczności. Świetlice powstały chyba niemal we wszystkich wsiach na, na Dolnym Śląsku. Tak. Jest ich naprawdę mnóstwo i są taką radością lokalnej społeczności, bo wiem z doświadczenia, że bardzo wiele osób spotykało się w jakichś takich zimnych pomieszczeniach, nie bardzo przyjemnych, a teraz, kiedy jest ciepło, jasno, przyjemnie, jest kuchnia, można zrobić herbatę, kawę to jest zupełnie inna jakość tych spotkań. I, tak, to faktycznie cieszę, że na Dolnośląskich Wsiach powstają kolejne świetlice, tylko ja też często zwracam uwagę wójtom, burmistrzom, którzy składają wnioski na to, że nie sztuką jest otrzymać dofinansowanie, bo pieniędzy jest na to dużo i wybudować taką świetlicę, czy wyremontować. Tylko jest później ją w odpowiedni sposób zagospodarować, aby nie było tak, że przez cały miesiąc stoi pusta i tylko raz na jakiś czas przy okazji, przy okazji uroczystości ten budynek ma czemuś służyć. Wiemy, że samorząd Zdają sobie z tego sprawę i między innymi w jakim stopniu też renesans kół wiejskich w ostatnim czasie jest przykładem na to, że społeczności takich budynków, takiej infrastruktury Potrzebowały i cieszymy się, że te, te budynki nie stoją puste. No, ogromna część pieniędzy idzie na lokalne grupy działania. To jest ponad 50 milionów euro w skali całej perspektywy. Mm -hmm. Zadania ciekawe, realizowane bezpośrednio na samym dole przez społeczność lokalną, no i tutaj oczywiście. My się cieszymy, że do, takiego, do takich działań jest wielu chętnych. Natomiast to, co realizujemy nie z programu obszarów wiejskich, a z pieniędzy, które do nas wpływają z, z tytułu przekształceń gruntów, to też ważna sprawa, czyli drogi dojazdu rolnego i generalnie ochrona gruntów rolnych. Czyli na przykład w ostatnim czasie popularna mała retencja, mm -hmm. w którą też staramy się coraz więcej inwestować, z, ze względów na, 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 na pewne zmiany klimatyczne i idące za tym, Zmiany w gospodarce wodnej. Bardzo często w naszym programie, kiedy rozmawiamy właśnie o, o wodach polskich, i nie tylko słuchacze zwracają uwagę na tą małą retencję, że od niej tak naprawdę wszystko powinno się zacząć, żeby w ogóle mówić o takiej dobrej gospodarce wodnej, więc to jest bardzo ważne. To prawda, bo oczywiście duża retencja, potężne zbiorniki budowane przez instytucje państwa są potrzebne przede wszystkim po to, aby chronić nas przed powodziami. No bo też wiemy, że w Polsce, w Polsce jest taka sytuacja, że często jednego miesiąca mamy ulewne deszcze, a za miesiąc mamy, mamy suszę, i wtedy wysychające rzeki mogą być uzupełniane wodą zebraną miesiąc wcześniej w czasie ulew. Natomiast to nie rozwiązuje problemu suszy na obszarach wiejskich, to, to nie rozwiązuje problemu tego, że wody gruntowe z roku na rok są w niektórych miejscach nawet o kilka metrów niżej, w takim krótkim odstępie czasu. Rolnicy zwracają na to uwagę. No i to, że my przekierowujemy część środków, Właśnie na te zadania to jest odpowiedź na te y, oczekiwania.